Jak działa mózg? Mózg nie rozumie zaprzeczeń, nie rozumie słowa nie. Przykład: nie myśl o różowym słoniu z niebieską parasolką, ale nie myśl o tym różowym słoniu. Aby wiedzieć, o czym mamy nie myśleć, najpierw musimy to sobie wyobrazić. Dlatego jeżeli mówisz dziecku, tylko się nie wywróć, ono za chwilę to robi. Albo mówisz partnerowi, chcę ci coś powiedzieć, tylko się nie denerwuj. A u niego napięcie wzrasta i zaczyna się denerwować. W ten sposób sabotujemy swoje działania. Mówimy sobie w myślach, nie będę jeść słodyczy. I wyobrażamy sobie tą masę słodkości, które lubimy i jeszcze trudniej się nam powstrzymać. Mówimy, nie mogę się tego bać. I serce zaczyna szybciej bić, bo wyobrażamy sobie to, co jest dla nas straszne, czego się boimy. Każde słowo, które wypowiadasz, jest kluczem do określonego stanu. Poprzez słowa kodujemy w głowie określone informacje, bo myślimy obrazami. Więc przeanalizuj, kiedy ty sabotujesz swoje działania, takim nieprawidłowym użyciem zaprzeczeń. Zamiast mówić sobie, nie chcę jeść słodyczy, mów sobie, chcę jeść zdrowo. Wtedy to słowo zdrowo będzie tym obrazem, za którym będzie podążał twój umysł. I to będzie kierować wtedy twoim działaniem. Powodzenia!